Siemano, siemano, TV Meksykano, witam was serdecznie. Nie wiem, co mnie tak ciąga po tych krzakach. Cholera jasna. A kuku. O, ale cholera, lubię łazić. I słuchajcie, mam w miarę dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że to niektórych ucieszy. Ucieszy, ponieważ pierwsze kroki robię do tego, żeby zacząć próbować robić gameplay. Nie będzie tylko samego Meksykano, nie będzie tylko kurde Krzysztofa. Będą też czasami dla niektórych graczy, którzy lubią grać, nawet i w stare gry, będą też gameplaye, a na pewno będę starał się robić gameplaye, jak tylko dostanę akuratny sprzęt do nagrywania, bo już poczyniłem po tym kroki, obiecałem wam, spełnię też obietnicę z tym pływaniem. Nie bójcie się, Meksyk działa, ale z opóźnionym zapłonem, ale działa. Także myślę, że będą gameplay na pewno z F1, bo może są jacyś wielbiciele Formuły 1, a ten symulator wyścigu Formuły 1 naprawdę jest trudny, naprawdę jest ciężki i warto przejść cały sezon. Nie wiem, ile to będzie trwało. Chyba się zestarzeję, zanim każdego toru nauczę się na pamięć, bo tam nie ma innej opcji, jak tylko się nauczyć toru na pamięć jeździć, bo bez tego to dupa. No chyba, że się włączy wspomaganie hamowania, ale wtedy jest nudno i nie jest całkiem prawdziwie, no. Jak wam mówiłem, wypadki odpadają, bo kurwa w ogóle nie dojadę na żadnym torze, nie dojadę do końca. Jeżdżąc 100% wyścigu, czyli po tyle okrążeń, ile jest akuratnie, więc to jest taka nowość. Co do pomysłów z Krzyśkiem, bo już wam mówiłem, że mam pomysł, mam nawet dwa pomysły, ale do jednego pomysłu, słuchajcie, potrzebna mi jest, i tu będzie apel do widzów, żeby takowe przysłali lub przywieźli. No kurde, czy musi zagłuszać ten gość, który jedzie tam z tyłu za mną, nie wiem, czy widzicie, albo już pojechał, albo jedzie, a jedzie, widzę go, szmaciarz jeden, no cholera jasna, pracuje, ale musi mi zagłuszać nagranie. I więc potrzebna mi będzie przede wszystkim, słuchajcie, jedna rzecz do filmików, które mam w planie zrobić. Rozmawiałem o tym z Krzysztofem, będzie zajebisty pomysł. Potrzebna mi jest kukła, manekin, kukła, nie wiem, z wystawy, jakakolwiek. Tylko nie kradnijcie wystawy, broń Boże, nie? Może ktoś ma do oddania, może wie, gdzie można taką kukłę kupić, manekin. Może być bez nóg. Cicho. Tego nie powiedziałem. Może być bez nóg, ale dobrze by było, żeby była jakaś głowa plastikowa, żeby mógł ją, tą głowę, jak to się mówi, ubrać, dokleić na przykład wąsy, albo nałożyć perukę i takie tam różne rzeczy. Może już się domyślacie, co mam na myśli, jak chcę to zrobić, ale potrzebna mi jest kukła, manekin. Tu apeluję naprawdę do widzów, jeżeli ktoś ma orient jakiś, żeby taką kukłę kupić, kurde, to ja chętnie ją kupię, bo przyda się, bo chcę zrobić całą serię z fajnymi filmami. Właśnie tylko kukła będzie nam potrzebna, niestety. Kukła będzie nam potrzebna, bez tego ani rusz. No drugi pomysł, jaki mam, to w ogóle jest wariacki. Jeszcze Krzysiek o tym pomyśle nie wie. Pozdrawiam pana na rowerze. O, proszę bardzo, nawet się zatrzymał. Pan na rowerze. Tu się nagrywa, miło pana poznać. Nie znam człowieka, ale cóż. Trzeba być miłym dla otoczenia przede wszystkim, a nie hejtować i krzyczeć i być niezadowolonym na całe życie. Pozdrawiamy pana serdecznie. Także drugi pomysł jest kompletnie szalony. Nie wiem, czy wyjdzie, ale będzie naprawdę moim zdaniem niezła bomba. Ale to muszę jeszcze się dogadać z Krzyśkiem na ten temat i dopiero wtedy wam podam informację. Także pamiętajcie, kukła, a drugi pomysł to tylko będzie mi potrzebny ten taki głośnik Bluetooth, który oczywiście kupię, będzie może będę zbierał nawet na cel. On nie jest drogi, więc myślę, że potrzebny mi jest głośnik Bluetooth do tego, żeby robić ten drugi pomysł, projekt właściwie nawet bym nazwał i myślę, że będzie fajnie. A teraz wrócę, tak jak wam mówiłem, do tych wszystkich, do tej całej historii. Tu będzie sporo opowiadania, będę starał się w skrócie to opowiadać, bo cały czas się mnie pytacie. Najpierw w ogóle się mnie pytacie, kurde, co jest z tym piciem i tak dalej. No więc po raz kolejny wam mówię, nie piję i nie chcę pić, nie chcę wracać do tego gówna. Jak przestałem pić, to wam powiem teraz po raz kolejny już mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będę musiał tego robić, bo już mi się to nudzi. Przestałem pić, słuchajcie, dlatego w ogóle jestem w parku, kurwa, czy to jakimś, nie wiem gdzie mnie nogi zaciągnęły. Jakieś krzaczory, cholera jasna, ja to zawsze po tych krzakach muszę chodzić. Więc słuchajcie, ja przestałem pić dlatego, bo mój organizm nie wytrzymał picia. Historia była prosta i krótka. Nie dałem rady pić piwa. Kompletnie, bo żygałem od razu po piwie. Nie dałem rady go wlać w siebie. Nawet pół nie dałem rady wlać, bo od razu zwracałem. Momentalnie.
a potrzebowałem alkoholu, żeby mój organizm jakoś funkcjonował. Więc przerzuciłem się na szampany. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki okres, że piłem tylko szampany. Powiedzmy, szampany to były te wina musujące za 6 czy 7 zł. No ale z tej niby, że no lepsze od tych win tak zwanych mózgojebów. O, tak bym nazwał. U nas na Białostoczyźnie się nazywa na takie wina tanie mózgojeby. Więc to było lepsze, to były chińskie wina musujące, więc przerzuciłem się na nie, piłem je przez pewien okres i dawało mi to spokój i radość. Oczywiście dawało też kopyto, bo byłem pijany, tak jak chciałem, więc nie miałem kaca, nie musiałem się o nic martwić. Ale i to przestało działać, bo po tych szampanach też zacząłem żygać. Więc na ostatni okres mojego picia, słuchajcie, przerzuciłem się na wódkę. Przerzuciłem się na wódkę, ale na kolorową, na setki kolorowe. Kupowałem setki kolorowe. Stąd na koniec zostały mi się te 3 setki słynne, których właśnie nie dałem już rady wypić. I powiem wam szczerze, że przygoda z wódką dosyć szybko się skończyła, bo ja nie pamiętam, czy tydzień, czy 2 tygodnie pociągnąłem jeszcze na wódce. I na 3 dni, kiedy nawet nie dałem rady wódki wypić, bo też żygałem po wódce. I stwierdziłem, słuchajcie, że koniec, nie dam rady. Koniec, nie dam rady, robię przerwę. Ja nie planowałem rzucić picia, tylko powiedziałem, że robię sobie przerwę. Robię sobie przerwę. No, akurat na miejsce wybrałem do opowiadania o takich rzeczach, słuchajcie, popatrzcie, jak tu jest pięknie i klimatycznie się zrobiło nawet dla mnie. Więc słuchajcie, pomyślałem sobie, nie, robię przerwę, kurde, bo nie dam rady pić. Może coś powiem, wtedy już przestałem w ogóle jeść. Przez dobry tydzień albo półtorej tygodnia nic nie jadłem, tylko piłem. I wyżygiwałem to, więc tak to wyglądało. I chciałem zrobić tą przerwę, słuchajcie, no i przestałem pić. Minął dzień, minęła doba, zaczęło to wszystko ode mnie odchodzić, nawet trochę wcześniej, ale zaciskałem dupę, że po półtorej dnia niepicia dostałem temperatury w wysokości 41 stopni z kawałkiem. Ja byłem półprzytomny, rozumiecie? I moja mama wysłała karetkę i pojechałem na SOR, słuchajcie, tam naszpikowali mnie, kurwa, wszystkimi różnymi jakimiś, kurwa, no nie wiem, jak to się nazywają, brakuje mi czasami słów, wiecie? A ja chcę iść do radia, a nie mam słowa, jak znaleźć. Dali mi dożylnie pokarm, z czego byłem bardzo niezadowolony, bo oczywiście, tak jak wam mówiłem, ja już półtorej dnia nie piłem w ogóle, więc jednak ten mózg trzeźwiał, tylko że był otępiony właśnie brakiem alkoholu, brakiem. Więc dożylnie dawali mi kroplówki właśnie, Boże, jakie zacne słowo, kroplówki. Jakże proste, jakże trudno zapamiętać w moim mózgu. Więc dostawałem, słuchajcie, kroplówki. Po czym po dniu i po nocy stwierdziłem, że wychodzę ze szpitala, bo jestem głodny. I wszyscy dostawali jedzenie normalnie, którzy leżeli u mnie na oddziale, tam gdzie ja leżałem. Natomiast ja dostawałem cały czas kroplówki. Stwierdziłem, że nie będę leżał na głodnego i wyszedłem stamtąd na własne życzenie jeszcze z welfronami bodajże w rękach, ponieważ nie wiem, czy nikt mi jego nie wyjął, czy nikt nie chciał jego wyjąć. Mówię wam, byłem półprzytomny, ale nie pijany. I słuchajcie, wróciłem do domu, powiem wam szczerze, że nie pamiętam, jak wróciłem do domu. Kompletnie nic nie pamiętam. Wiem, że znalazłem się w łóżku. Spałem długo i jak wstałem, słuchajcie, powiedziałem, że nie piję. Po prostu nie dałem rady, nie powiedziałem, że nie piję. Mimo tego, że stały nadal te 3 setki, które mogłem po nie sięgnąć i łyka zrobić, to odrzucał mi sam zapach. I dlatego przestałem pić. Poza tym potem